czy myślisz, że możliwa jest sytuacja, w której ktoś wyprodukuje dane dobro, na przykład jogurt, następnie sprzeda swój produkt sklepowi, ale po pewnym okresie czasu zamiast pieniędzy za sprzedany towar otrzyma wezwanie do zapłaty, sklep będzie bowiem twierdził, iż dostawca, mimo że oddał mu towar, jest jeszcze winny sklepowi pieniądze? Tak, w Polsce jest to jak najbardziej możliwe. Witaj w analogowym vlogu, czyli vlogu, w którym staram się mówić nie tylko na tematy, które mnie jakoś dotyczą, mnie jakoś obeszły, czy zmusiły mnie do myślenia, ale również tematy, które mam nadzieję przydadzą się Wam w dorosłym życiu, tematy, które po prostu warto wiedzieć. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o hipermarketach. O hipermarketach mówi się bardzo, ale to bardzo dużo. Pewna partia polityczna uważa wręcz, że jest to wynalazek szatana. Powiem Wam szczerze, po zbadaniu tematu dokładnie, jak to jest z tymi hipermarketami, dochodzę do wniosku, że ta partia cholera może mieć coś na rzeczy, może mieć troszeczkę racji. Ale jak to jest z tymi hipermarketami i zacznę od początku. Hipermarkety przede wszystkim są gigantycznymi sprzedawcami. Kupujemy tam bardzo, ale to bardzo dużo. W związku z tym producenci mogą wstawić do hipermarketu gigantyczne ilości towaru. W praktyce wygląda więc to tak, iż jeśli ktoś na przykład produkuje jogurt i nie będzie go w hipermarketach, to sprzeda tego jogurtu bardzo, bardzo mało. Więc jeżeli ma już zrobione linie produkcyjne i biznes opłaca mu się tylko przy dużej ilości produkcji, tak zwanych przy dużych wolumenach produkcyjnych, to on musi wstawiać towar do hipermarketu, tak samo jak na przykład producenci wydawcy książek czy producenci gier komputerowych muszą wstawiać swoje produkty do pewnej sieci sprzedaży, a wydawcy gazet muszą korzystać z usług tak zwanych kolporterów. Czyli hipermarkety mają pozycję de facto dominującą, zwłaszcza często na rynku lokalnym. W gigantycznych miastach, takich jak na przykład Warszawa, Kraków czy Poznań, mamy bowiem prawie wszystkie hipermarkety. Natomiast w mniejszych miejscowościach bardzo często jest jeden czy dwa hipermarkety, to w sensie jednej czy dwóch sieci. W związku z tym, jeśli jest taki lokalny dostawca, to on, jeśli nie sprzeda do tego konkretnego hipermarketu, to wiezienie towaru przez pół Polski do innego hipermarketu jest totalnie nieopłacalne. Hipermarkety de facto mają więc pozycję bardzo, ale to bardzo silną i tak silną, że mogą dyktować warunki nawet gigantycznym markom, gigantycznym firmom, producentom, takim jak na przykład producenci bardzo popularnych napojów orzeźwiających, czy bardzo popularnych jogurtów, czy bardzo popularnego żarcia. W związku z tym, że oni mogą, mają pozycję taką bardzo, bardzo silną, mogą nadużywać, czy wykorzystywać, może lepsze słowo, tej pozycji przy zawieraniu umów. I robiąc to, zmuszają dostawców do bardzo niefajnych rzeczy. Przede wszystkim, to co jest oczywiste i w sumie najmniej złe w tym wszystkim, zmuszają dostawców do zawierania kontraktów na bardzo niskiej marży, i przy cenach stałych, nie chcą ich renegocjować. To nie jest złe, no bo niby każdy z nas wie, na co się godzi, ale może dojść do sytuacji, że na przykład jeśli ja jestem producentem jogurtu i nagle skoczą ceny mleka w Polsce, albo co gorsza na świecie, to będę musiał dostarczać swoje produkty, swoje jogurty ze stratą, bo hipermarket nie będzie chciał ze mną renegocjować kontraktu. Niby nic z tym złego, ale warto o tym wiedzieć. Dużo gorzej jest, iż hipermarkety przerzucają na dostawców ryzyko niesprzedanych towarów. Generalnie, normalnie w handlu jest tak, że jeżeli na przykład Gimper produkuje ołówki, a ja handluję ołówkami, to ja kupuję od Gimpera powiedzmy 1000 ołówków, on mi daje jakiś upust i ja zarabiam na tym, że te ołówki sprzedam drożej. Ale jak nie sprzedam, to ja stracę. Hipermarkety wymyśliły sobie natomiast takie sztuczki, iż co prawda one kupują od kogoś 1000 ołówków, ale jak te 1000 ołówków się nie sprzeda, to
traci dostawca. Jak to się robi? Robi się to dzięki temu, iż hipermarkety stosują w stosunku do dostawców szereg opłat. Opłaty te to na przykład opłata półkowa lub opłata gazetkowa. Tak, tak. Supermarket pobiera od dostawcy pieniądze za to, że jego towar znajdzie się na półce w hipermarkecie. Zupełnie tak, jakby nie było to zupełnie oczywiste, że jeżeli nie znajdzie się na półce w supermarkecie, to nie będzie sprzedany, że on musi się tam sprzedać. Jest więc opłata półkowa za to, że towar stoi na półce. Jest opłata gazetkowa, czyli za to, że towar znajdzie się w tak zwanej gazetce hipermarketowej, czyli będzie tam w pewien sposób promowany. I teraz tak. Jeżeli towar się dobrze sprzeda, to hipermarket zarobi bardzo duże pieniądze, bo się dobrze sprzedał, bo zarobił, a dostawca zarobi pieniądze, no i pokryje sobie te opłaty gazetkowe czy opłaty półkowe z marż. Natomiast jeśli towar się sprzeda kiepsko, no to będzie musiał hipermarketowi dopłacić, i tak samo może się zdarzyć, jeżeli będzie musiał dopłacić w formie kar, jeżeli nie zdoła wykonać umowy z hipermarketem. A umowy te bardzo często skonstruowane są na zasadzie hipermarket może, dostawca musi. Na przykład hipermarket może zamówić tyle jogurtu, ile sobie zechce, a dostawca musi tyle jogurtu dostarczyć, ile hipermarket sobie zażyczy. A ponieważ hipermarkety sprzedają gigantyczne ilości, bardzo często zdarza się tak, iż dzwoni pan z hipermarketu do producenta jogurtu i mówi: panie Ziutku, to jutro to poproszę jednego tira jogurtu tego więcej. Tych takich małych kubeczków tam 110 ml, okej? Tak, tira jogurtów. I to jest główny powód, dla którego w hipermarketach nie ma małych fabryk, małych marek, małych wytwórców. Bo jak jest taka gigantyczna firma produkująca jogurty, to ona jakoś tego tira jogurtu więcej zrobi. Ale taki mały, lokalny producent no to już za cholerę nie zrobi. I dlatego małych firm nie ma, bo inaczej musiałyby płacić gigantyczne kary. Supermarket, wykorzystując też pozycję swoją silną oraz wychodząc z założenia, a pierdoli mnie to, jak nie chcę dla mnie pracować, nie chcę, żebym sprzedawał jego towar, to znajdę sobie innego dostawcę, bardzo często zmusza również dostawców do uczestniczenia w promocjach. Oczywiście w promocjach na koszt dostawcy, bowiem o ile jeśli przykładowo cena normalnego produktu jest 4 zł, a wy go kupicie po 2 zł w hipermarkecie, to wcale nie znaczy, że hipermarket kupił go po 3 zł, tak jak zawsze kupował, i o ile wcześniej miał zysk 1 zł, to teraz ma stratę 1 zł. Nie, nie. Jeżeli kosztowało 4, teraz kosztuje 2, to znaczy, że hipermarket kupił za złoty 50 i dostawca dostarczył go ze stratą poniżej kosztów produkcji, bo to jest taka promocja. Bo hipermarket liczy, że dzięki temu, że jest teraz taniej, to wy się zapoznacie z produktem i później będziecie go kupować. Hipermarket na tym zyska bardzo dobrze, bo później będzie więcej sprzedawał. I teraz zyska, bo teraz też więcej sprzedał danego produktu. Jedyny, kto stracił, to dostawca. Oczywiście jest swoboda umów. Nie trzeba się z hipermarketem dogadywać, ale jak już powiedziałem we wstępie, praktyka jest taka, że no niestety. To jest troszeczkę tak, jakbyście powiedzieli, że Krzyś Woźniak ma pełną swobodę i nie musi się dogadywać z YouTube'em. Jak mu nie pasuje, to może sobie iść na inny serwis. Pytanie na jaki? Prawda? To jest jedna rzecz. Kolej o karach umownych już mówiłem. Przepraszam, tutaj zajrzę sobie do notatek. Ach, ostatnia rzecz, na której hipermarkety przycinają dostawców, to tak zwane mega odroczone terminy płatności. Czyli klasycznie w handlu się uważa, tak zwany kredyt kupiecki jest od 7 do 21 dni. To znaczy, że towar dostarczam dziś i wystawiam fakturę, którą trzeba zapłacić od 7 do 21 dni. No to hipermarketowi wystawia się faktury, które trzeba zapłacić po 3 albo 6 miesiącach i hipermarket notorycznie tych faktur nie płaci. I spróbuj zadzwonić do hipermarketu i powiedzieć: kurwa, zalegasz mi z pieniędzmi, jesteś dłużnikiem, nie płacisz mi moich pieniędzy.
zapłać, albo będę ci naliczał odsetki, które ustawa wam mi mówi, że mi się należą. Bo pójdę z tobą do sądu i zażądam moich pieniędzy. Spróbuj tak powiedzieć, kurde. Nie, to się dzwoni tak. Panie Karolku, bo ja bym bardzo prosił, żeby pan zapłacił tą fakturkę, co to wystawiłem rok temu. Ja bardzo, bardzo potrzebuję. Niestety to jest standard i to akurat jest standardem nie tylko w branży hipermarketowej, to jest standardem w ogóle w polskim biznesie. Dość powiedzieć, że mnie jedna firma zalega z zapłatą za wykonaną pracę i to w dodatku taką pracę, którą ja musiałem zatrudnić podwykonawców, czyli ja już koszty poniosłem z grudnia. I też mogę tylko dzwonić i się prosić, bo jak postawię sprawy na ostrzu noża, to nie dość, że ten klient już nigdy nic u mnie nie zamówi, to jeszcze mi narobi tak zwanej wiochy na mieście, bo powie tak: a Woźniak to chodzi z klientami do sądu, Woźniak to klientów pozywa. Tylko zapomnij powiedzieć, że dlatego, bo nie zapłacił za wykonaną usługę i w tym momencie to on już nie jest klientem, on już jest dłużnikiem. Ale wracając do hipermarketów. Hipermarkety nie robią w konia tylko i wyłącznie dostawców. Hipermarkety robią w konia nas wszystkich, gdyż notorycznie nie płacą podatków. Znaczy się, jakieś tam płacą, ale dużo mniejsze niż powinni. Jeśli normalny Kowalski nie zapłaci podatku, to w zależności od tego, ile tego podatku nie zapłacił, to albo to jest wykroczenie skarbowe, albo jest to przestępstwo skarbowe. I musi zapłacić kupę forsy urzędowi skarbowemu tytułem różnych kar, ma z tego powodu masę nieprzyjemności, musi płacić kupę odsetek i jest bardzo, bardzo źle. Hipermarket generalnie ma to wszystko w dupie, ponieważ jest tak duży, że nawet rządom i lokalnym, zarówno rządom, czyli władzy na szczeblu centralnym, jak i władzy samorządowej, bardzo często zależy, żeby hipermarket się u nich ulokował, gdyż to podobno generuje miejsca pracy. W związku z tym firmy, do których należą hipermarkety, gdy lokowały te hipermarkety, gdy inwestowały w Polsce, bardzo często uzyskały zwolnienia z podatków. Tak, tak, tak. Tak zwane podmiotowe zwolnienia z podatków, czyli że konkretny podmiot czy konkretna firma jakiegoś podatku płacić nie musi. Tak, ty musisz płacić podatki. Hipermarket nie zawsze. Ale nawet gdy te odroczenia się już skończą lub pomimo tych, przepraszam, te zwolnienia już się skończą lub aby wzmocnić działanie tych zwolnień, hipermarkety mają bardzo dobrą sztuczkę, która sprawia, że podatków w Polsce nie płacą. Nazywa się to w slangu robienie kosztów czy też transferowanie zysków za granicę. Jednym ze sposobów na takie robienie kosztów jest kupowanie rzeczy takich niematerialnych, nienamacalnych od spółki matki. Na przykład jest firma XYZ, która ma hipermarket i jest to spółka brytyjska. Ta, czy niemiecka, czy francuska, czy włoska, wszystko jedno. Ta spółka zakłada sobie spółkę w Polsce. I jest to na przykład XYZ Poland. I teraz tak, XYZ Poland na sprzedaży produktów generuje zysk, ale XYZ kupuje sobie spółki matki, od XYZ International na przykład, prawo do wykorzystania znaku towarowego XYZ. Albo kupuje usługi szkoleniowe, albo kupuje tak zwane know-how, kupuje różne rzeczy takie nienamacalne, które sprawiają, że po stronie polskiej spółki XYZ Poland pojawiają się koszty. W związku z tym ona praktycznie nie ma zysków. W związku z tym, skoro nie ma zysków, to płaci śmieszne podatki. Natomiast po stronie XYZ International z siedzibą w Londynie, w Paryżu czy gdziekolwiek pojawiają się zyski i podatek jest płacony, ale w Londynie, w Paryżu czy gdziekolwiek. Powody są dwa. Pierwszy to jest patriotyzm, tak. Ludzie, Europejczycy, ludzie na świecie, szerzej mówiąc niż Europejczycy, są w dużej mierze patriotami gospodarczymi i wolą płacić podatki
u siebie w kraju niż gdzieś indziej. To jest pierwszy powód. A drugi powód jest taki, że za granicą bardzo często są niższe podatki niż w Polsce. A trzeci powód jest taki, że urzędy skarbowe za granicą bardzo często są mniej upierdliwe niż w Polsce i ludzie wolą płacić za granicą, bo jest im po prostu wygodniej. Można by pomyśleć, że okej, pieprzę to, niech spółka XYZ Poland nie płaci podatków, przynajmniej będziemy mieli hajs z podatków zatrudnionych pracowników. Ale prawda też tak nie jest. Znaczy tam są podatki, ale znowu niższe niż powinny być. Jak chodzisz do hipermarketu regularnie, bardzo często mijasz, czy spotykasz na kasie latami tą samą kasjerkę, prawda? Myślisz, że ona jest zatrudniona w hipermarkecie, na etacie, tak jak powinna być, bo przecież skoro pracuje pod nadzorem władz hipermarketu to, i pracuje latami, to powinna pracować na etacie. Gówno prawda, ona nie pracuje na etacie, formalnie to nawet nie pracuje w hipermarkecie, ona pracuje w agencji pracy tymczasowej i mimo iż przychodzi do pracy na godzinę od do i podlega wszelkim rygorom, tak zwanej etatowczyni, to formalnie pracuje na umowę zlecenie. W związku z tym ma 20% kosztów uzyskania przychodu, więc niższy podatek i nie musi płacić ZUS-u. To jest, z tym ZUS-em się niedługo skończy, ale na razie tak jest. Dalej, myślisz, że ochroniarz, który chodzi w tym supermarkecie od rana do wieczora i latami jest ciągle ten sam, on pracuje w supermarkecie, gówno prawda, on pracuje w agencji ochrony. I w tej agencji ochrony oczywiście też jest na zleceniu, tak, no oczywiście, że jest na umowie zlecenia. Dobrze, że nie, jeśli nie na czarno, no lepiej na umowie zlecenia. I bardzo często jest to emeryt, w związku z tym nie trzeba od niego płacić w ogóle żadnych spraw związanych z ZUS-em. Ja tu wcześniej zrobię erratę, od ZUS-u trochę, od umów zlecenia trochę ZUS-u płacić trzeba, ale dużo mniej niż jeśli byłby to etat. I tak to już jest dobrze, bo bardzo często pracownicy tacy, nazwijmy to etatowi, są zatrudniani na umowę o dzieło. Dziennikarze tak często mają, że dziennikarze, którzy de facto pracują na etacie w danej gazecie, telewizji, radiu, formalnie pracują na umowie o dzieło, ale to jest zupełnie inna kwestia. To, że ktoś pracuje na umowę śmieciową, czyli na przykład umowę o zlecenie lub o dzieło, nie rodzi problemów tylko takich, że płaci mniejsze podatki, w związku z tym mniej się dorzuca do wspólnej kiesy, w związku z tym my uczciwie pracujący musimy się więcej dorzucać. Ten człowiek przede wszystkim nie ma żadnej gwarancji zatrudnienia. Jeżeli ktoś pracuje na etacie, to ma prawa. Jego trzeba zwolnić, a zwalniając go, no to trzeba podać powód, można się odwołać do sądu pracy i tak dalej, i tak dalej. Jest szereg uprawnień. Natomiast jeśli jest to umowa zlecenia i to wypisywana na przykład z miesiąca na miesiąc nowa umowa zlecenia, to tej osoby nie trzeba zwolnić. Po prostu nie podpisuje się z nią nowej umowy zlecenia. W związku z tym jest to de facto niewolnictwo, bo tam nie można powiedzieć nic. Nie można się odezwać, nie można się oburzyć, nie można powiedzieć, że coś nam się nie podoba. Nie można, jak to się ładnie mówi przysłowiowo, pysknąć, bo po prostu wylecimy od tak. I tyle. A jeżeli umowa na przykład za luty jest podpisywana 28 lutego, to możemy nawet nie zobaczyć pieniędzy za ostatni miesiąc, no bo nie mamy żadnego papieru, prawda? To jest akurat nie dotyczy tylko hipermarketów, a to dotyczy w ogóle polskiej branży, nazwijmy to świadczenia pracy. Polscy pracodawcy niestety bardzo, ale to bardzo oszukują. Ale to jest temat na inny vlog, dajcie znać, czy chcecie o tym posłuchać. Hipermarkety natomiast robią jeszcze jedną brzydką rzecz, czyli zmuszają dostawców do tego, aby wysyłali do pracy w supermarkecie swoich pracowników. Tak. Zdarzyło wam się kiedyś zauważyć, że jak na przykład jakaś pani ciągnie paleciaka, a później wykłada z tego paleciaka na półkę jogurty? Myślicie, że ona jest pracownicą supermarketu? Często tak, ale nie zawsze. Bardzo często jest pracownicą firmy, która te jogurty dostarczyła i płaci jej dostawca jogurtów. Dlaczego mu się to opłaca? No dlatego, bo jak już powiedziałem na początku tego vloga,
ryzyko tego, że się towar nie sprzeda, ponosi dostawca. W związku z tym dostawcy opłaca się zatrudnić swojego własnego pracownika po to, żeby zadbał, aby ten towar rzeczywiście znajdował się na spółkach i był właściwie wyeksponowany. No masakra, nie uważacie? Idealny biznes. Bierzesz towar. Jeżeli się sprzeda, masz hajs dla siebie. Jeśli się nie sprzeda, to ryzyko tego podnosi dostawca. Dostawca jeszcze de facto opłaca promocję i jeszcze płaci pracownikom, którzy dbają za ekspozycję towaru na półkach. No żyć, nie umierać. Dajcie znać, czy chcecie oglądać więcej tego typu analogowych vlogów, czy też wrócić do starej, mniej ekonomicznej tematyki. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa!